Yes. Mama. Yes. Okay. Okay, we were saying that when the Dharma came to Tibet. Dobrze, więc mówiliśmy o tym, że kiedy Dharma tak trafiła do Tibetu. That happened in a process which was more or less long. To zachodziło tak w takim procesie, który był dosyć długi. But have its apogee or its more intense and decisive moment in the 8th century. Więc ten proces tak miał taki swój decydujący i najbardziej intensywny moment w 8 wieku naszej ery. Then the teachings that came at that time involved the whole of Buddhism. Więc teraz nauki, tak, które przybyły w tamtych czasach, zawierały w sobie wszystko to, co było w buddyzmie wtedy. They involved the what the Mahayana calls the Hinayana. Więc w tych naukach było to, co Mahayana określa jako Hinayana. The Mahayana. Mahayana. All the outer and inner tantras, or in the new tradition they say lower and higher tantras. Również zewnętrzne i wewnętrzne tantry, tak? To też coś, co w nowej tradycji nazywa się jako wyższe tantry. Ensuing. No i Dzogchen. Dzogchen ati yoga. Then there was a persecution of Buddhism. I później następnie nastąpiły takie prześladowania tak, tego buddyzmu. And it had to continue the tradition a little underground. Tak, no i tradycja wtedy buddyjska musiała zejść w Tybecie do podziemia. And a little later in the 11th century, a second diffusion of Buddhism began. I teraz troszeczkę później, tak, czyli w 11 wieku, nastąpiło takie drugie sprowadzenie buddyzmu do Tybetu. Until that moment there were no schools or sects or traditions, there was only Buddhism. I teraz do tego czasu nie było żadnych sekt, żadnych szkół, żadnych tradycji, był po prostu buddyzm. But then there was one teacher who began to do some reforms. He didn't agree with the way Buddhism was being practiced. Ale wtedy pojawił się jeden nauczyciel, tak, który zaczął dokonywać pewnych reform, tak, czyli nie zgadzał się z tym, jak wyglądał buddyzm w praktyce. And he translated quite a few texts again, and also some new ones that have not been translated. I teraz przetłumaczył, tak, jeszcze raz trochę tekstów, które już były tłumaczone, ale też przetłumaczył trochę zupełnie nowych. But the main traditions, I mean the different traditions arose when, for example, one of them was when Atisha, the Pankara Sri Jnana from South India, he had his teacher in Java, in Indonesia, what now is Indonesia, and he brought this Tantric and Buddha and Mahayana and the, all that was mainly outer tantras or lower tantras and Mahayana and Hinayana to Tibet. Więc teraz Atisha Dipankara Shignaga sprowadził również do Tybetu. On posiadał mistrza takiego z Jawy współczesnej Indonezji i on sprowadził do Tybetu właśnie nauki tantryczne, te, które bardziej zaliczylibyśmy do tych zewnętrznych tantr, ale też takie nauki Mahayany i Hinayany. Then Marpa Lothawa,
Lhotshawa went to India. I następnie z Tybetu Marpa Lhotshawa wyruszył do Indii. And he met in India two Mahasiddhas. I w Indiach spotkał dwóch Mahasiddhów, which were Naropa and Maitripa. Którymi byli Naropa i Maitripa. And then the Kagyu tradition arose. I w ten sposób powstała tradycja Kagyu. And then, well, that way different traditions began to arise, and there were different schools with different interpretations of the Dharma. No i właśnie w taki sposób, tak, w Tybecie pojawiały się nowe, różne tradycje, które miały odmienne interpretacje na temat Dharmy. So there arose the main four schools, because the ancients, they were not schools, as I was saying before. They were just the only people who practiced Buddhism in Tibet at that time. Czyli teraz tak, były cztery takie tradycje, powstały w ten sposób cztery tradycje, cztery szkoły w Tybecie. Tak jak już było powiedziane wcześniej, wcześniej nie istniał podział na takie tradycje, tak? Był tylko buddyzm i byli ludzie, którzy praktykowali buddyzm. But then the Kadampas were founded by the disciples of Atisha and the Kanyupas and the Sakyapas. So there were three schools. Tak, i teraz ci uczniowie Atishi, tak, stworzyli właśnie szkołę Kadampów, powstała szkoła Sakya, powstała szkoła Kagyu. And then all of these began to call the old ones the ancients. I teraz, i oni wszyscy zaczęli nazywać, tak, ten stary buddyzm zaczęli nazywać Nyingmapa, czyli zaczęli określać się tradycją tych starożytnych. These traditions were centralized. They had a head, a person who was the head of the school. I teraz te nowe tradycje, one były scentralizowane, tak? Czyli zawsze one miały, każda z tych tradycji miała kogoś, kto był jej głową. But the Nyingmapas never had one head. Ale Nyingmapowie nigdy nie mieli takiej jednej takiej osoby, która byłaby głową tej tradycji. The Nyingmapas were decentralized. Więc Nyingmapowie byli zdecentralizowani. They were simply the people who practiced the teachings that were transmitted in the first diffusion of the Dharma. Więc to byli ludzie, którzy po prostu praktykowali te nauki buddyjskie, tak jak one zostały, tak jak one pojawiły się w Tybecie, tak, w tym pierwszym etapie rozprzestrzeniania się nauk. So they practiced Dzogchen, the tantras of the old tradition, the Mahayana and the Hinayana. Więc oni praktykowali Dzogchen, praktykowali tantry z tej starej tradycji, praktykowali Mahayana i Hinayana. And after this, it happened, after some time, that the masters of one of the schools began to be rulers of Tibet. I teraz cały ten proces zachodził i w pewnym momencie tak mistrzowie, tak, te głowy jednej z tych tradycji zaczęli stawać się władcami Tibetu. And that actually was the fruit of the Mongol invasion. I to tak naprawdę było owocem, skutkiem inwazji mongolskiej. Because at one time one Sakyapa master, then one Kagyupa master. Ponieważ w pewnym momencie jeden mistrz Sakyapa, a później jeden mistrz Kagyupy converted Mongol chieftain into his way of Buddhism, his brand of Buddhism. Więc teraz udało im się tak przekonać, czy też nawrócić wodza Hana Mongolskiego na ich konkretną szkołę buddyjską. And that was the beginning of trouble in Tibet. No i to był właśnie początek tych kłopotów w Tybecie. Because then, later on, so the power had been in Sakyapa hands, in Kagyupa hands, and then the Kublai Khan
I teraz później było tak, że władza należała najpierw do Sakyapów, później do Kadziupów. The Kublai Khan was developed great faith in the fifth Dalai Lama. No i później właśnie ten Kublai Khan powstała w nim taka duża wiara i oddanie dla piątego Dalai Lamy. The fifth Dalai Lama was belonged to a Nyingma family. I teraz piąty Dalai Lama należał do rodziny Nyingmapy. And after the death of the fourth Dalai Lama, i teraz po śmierci czwartego Dalai Lamy, there were two candidates to become the fifth Dalai Lama. Było dwóch kandydatów, tak, na zostanie piątym Dalai Lamą. One of them was Dralpa Gyaltsen. Jeden z nich to był Dralpa Gyaltsen. And the other one was the fifth Dalai Lama, the one who became the fifth Dalai Lama. A drugi był tym, który został piątym Dalai Lamą. Okay. Dobrze. How this happened? There was this rivalry. Więc jak to się stało, tak? Była ta rywalizacja. And of course, the true Dalai Lama was the fifth Dalai Lama. Tak, i teraz tym prawdziwym Dalai Lama był ten piąty Dalai Lama. Who was a great Dzogchen master. To był też również wielkim mistrzem Dzogchen. And a great Tibetan. I też był wielkim Tertonem. A Terton is a revealer of termas, which are treasures. Więc teraz Terton to jest ten, kto odkrywa te termy, tak? Czyli te skarby nauk. Which are teachings appropriate for a certain age. Które są naukami, tak? Które są właściwe dla pewnego okresu. So there was before the election of the fifth Dalai Lama, they were both vying for this, and people some believe in one, some believe in the other. I teraz przed tym ostatecznym wyborem tego piątego Dalai Lamy ludzie byli podzieleni, tak, bo niektórzy skłaniali się ku jednemu kandydatowi, a niektórzy ku drugiemu. And then the fifth Dalai Lama was chosen. I wtedy ten piąty Dalai Lama został ostatecznie wybrany. And of course the other one, Dralpa Gyaltsen, began conspiring and trying. He was very disturbed, actually. I też ten drugi, tak, kandydat, Dralpa Gyaltsen, był tak bardzo negatywnie poruszony całą tą sytuacją, no i zaczął tak w konspiracji, zaczął działać przeciwko piątemu Dalai Lamy. And then again a crime arose in the Dharma. No i znowu taka zbrodnia, tak, doszło do zbrodni w Dharmie. Some followers of the fifth Dalai Lama. Niektórzy z tych podążających za piątym Dalai Lamą. They thought this man was really dangerous and were fed up with him and what he was doing. Więc uważali, tak, że ten człowiek, że ten Dalai Gyaltsen jest niebezpieczny i mieli po prostu dość jego działalności. And kill him. No i zabili go. In Tibetan Buddhism there are some really crazy things. Więc w buddyzmie tybetańskim są pewne naprawdę szalone rzeczy. But they are not the fault of the dharma, but of the delusion of people. No ale one nie są winą dharmy, tak? One są winą ludzkiego pomieszania. One of the crazy things is, for example, the heinous crimes include drawing blood from a Buddha. Więc teraz jedna z tych takich niewybaczalnych zbrodni to jest sprawienie, żeby Buddha krwawił. Killing an arhat. Znaczy zabicie arhata. But not killing a Buddha. Ale nie zabicie Buddy. Why? Because it follows naturally that if it is a heinous crime to draw blood from a Buddha, it's a much worse crime to kill him. Dlaczego? No bo to dosyć logiczne, że skoro już do tych skoro już taką niewybaczalną zbrodnią jest sprawienie, żeby Buddha krwawił, no to oczywiście większą zbrodnią będzie zabicie go. So this is an absurdity also, yes?
Jest to w tym jakiś absurd, prawda? To think that you can kill a Buddha without drawing blood and this is not a heinous crime. Tak, żeby myśleć, byłby jakiś absurd w takim myśleniu, że dałoby się sprawić, że dałoby się zabić Buddha, ale sprawić, żeby nie krwawił. So when someone wanted to kill someone who could be a Buddha, maybe. Więc teraz, jeżeli ktoś chciał zabić, tak, kogoś, kto mógł być Buddą, they would stick a katak in his mouth. Jest to próbowano włożyć katak w jego. And push it down so that he couldn't breathe. W jego usta i wepchnąć go tam na siłę, żeby nie mógł oddychać. And they did this to the previous Tulkus of some previous previous boys who have been recognized as the Shadrung of Bhutan, like Choyan Lamke Norbu. Więc takie rzeczy były robione tak różnym potencjalnym inkarnacjom, tak takim dzieciom, na przykład jak kandydatowi na tego Shadrunga Bhutanu. Wiemy, że takim wcieleniem, tak, króla Bhutanu też będzie Dzogchen Lamke Norbu. And that's why his family refused to send him to Bhutan when he was recognized. I to jest właśnie dlatego jego rodzina odmówiła wysłania go do Bhutanu, kiedy został rozpoznany. And the same happened with this Drakpa Gyaltsen. No i to samo stało się z Drakpa Gyaltsenem. So it is said that he died with this thing at his very terrible death. No i to jest taka bardzo przerażająca śmierć. And he was so angry. I był tak zły, był tak wściekły. That he was reborn. Że odrodził się jako. As a Gyalpo. Jako Gyalpo. And then this is the story of the arising of this Dzogchen. No i właśnie to jest historia, która tłumaczy pojawienie się tego Dzogchena. So, but there had already been rivalries between the traditions. Tak, ale już wtedy tak istniała ta rywalizacja pomiędzy różnymi tradycjami. And even though the fifth Dalai Lama was such a great lama, i nawet pomimo, że ten piąty Dalai Lama był takim wielkim lamą, his Mongol supporters were just savage warriors. I ci jego poplecznicy, tak, którzy udzielali mu wsparcia, ci mongolscy wojownicy, no byli takimi dzikusami, takimi dzikimi wojownikami. So when this master who had been recognized as the Tulku of Pema Karpo, więc kiedy ten mistrz, który został rozpoznany jako Tulku, czyli inkarnacja Pema Karpy, Ngawang Nangyal, ten Nangwa Nangyal. The Mongol favored another man to be the reincarnation. To Mongołowie w tej sytuacji, tak, udzielili wsparcia innemu człowiekowi, tak, jako jego wsparli, jako tę inkarnację. So he had to run away to Bhutan. Tak, więc on musiał w takim razie uciec do Bhutanu. And he converted the Bhutanese to the Dharma. Already Padmasambhava had been there purportedly and converted them to the Dharma. Więc wtedy on uciekł do tego Bhutanu i teraz nawrócił tamtych mieszkańców na buddyzm, ale rzekomo wcześniej Padmasambhava miał być w Bhutanie i miał ludzi tam właśnie nauczyć Dharmy. And then he got the Bhutanese and they have always been very brave warriors. No i teraz ci Bhutańczycy, tak, oni zawsze byli bardzo dzielnymi wojownikami. So they destroyed the Mongol army. Więc oni pokonali, zniszczyli armię mongolską. You see a Dharma war. Więc widzicie, taka dharmiczna wojna. Of course they did guerrilla tactics. Więc używali takich taktyk partyzanckich. What is the name of this thing that you send darts? Jak się nazywa ten taki to broń, tak, który się używa, żeby wystrzeliwać strzałki? Well, they use that with venomous darts. Satuk strzałki.
So, tak, tak, to wiemy, tylko we pytanie jest, jak się nazywa samo. We know this tool, but we don't know the name of it. Okay. But we know what it is. You don't have any special name for it. Okay, then with venomous dart, they destroyed the Mongol army. Tak, więc from the tree. Więc teraz używali tak tych partyzanckich i teraz z drzew tak ostrzeliwywali tych mongolskich wojowników tymi zatrutymi strzałkami. And in the case of the fifth Dalai Lama. I teraz w przypadku piątego Dalai Lamy. Then this being this Dharma Gyaltsen who had been reborn as a Gyalpo. Tego właśnie Dharma Gyaltsena, który miał się odrodzić jako Gyalpo. Began to be used by some very sectarian hardcore Gelupa. I to jest właśnie cały ten przykład, tak cała sytuacja poczęła być wykorzystywana przez takich hardkorowych, takich bardzo takich zapamiętałych Gelupów. Against the Dalai Lama. Przeciwko Dalai Lamom. And against practitioners of Dzogchen. I przeciwko praktykującym Dzogchen też tak ogólnie. So this became a very terrible cult. I teraz to przerodziło się w taki bardzo okropny kult. And in the 19th century there was this Lama Pawonka Rinpoche. I teraz w XIX wieku był ten lama, który nazywał się Pawonka Rinpoche. Who began to invade whichever Gelug, especially in Eastern Tibet, whichever Gelug monastery had statues of Padmasambhava or practice for Chen or something like that, they would invade them and they shot people and they did really terrible things. I teraz ten właśnie lama tak rozpoczął właśnie taką akcję, która polegała na tym, że jeżeli jakikolwiek klasztor szkoły Gelugpa posiadał posążek chociażby Padmasambhavy, no to był on po prostu najeżdżany i ludzie tam byli zabijani.